Identyfikator podmiotu SCP-1171. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-1171 jest obecnie zamieszkiwany przez doktora, który przyjął fałszywą tożsamość pisarza technicznego. Wokół ogródka została wzniesiona wysoka ściana, a wszystkie widoczne z frontu okna, które przejawiają właściwości anormalne, zostały przesłonięte żaluzjami. W celu utrzymania bezpieczeństwa, kilku agentów wprowadziło się do obiektu, udając współlokatorów. Opis. SCP-1171 to piętrowy dom w Queensland w Australii. Został wybudowany w roku 1988 i zamieszkiwało go kilka rodzin, spośród których większość nigdy nie doniosła o żadnych nadzwyczajnych zdarzeniach. Anormalne właściwości przejawiają się na różnych oknach domostwa. Na szybach, bez względu na relatywny poziom wilgotności, kondensuje się woda. Jej źródło nie zostało jeszcze poznane. Byt, zwany dalej SCP-1171-1, komunikuje się, pisząc na warstwie skondensowanej wody. Na oknach nie znaleziono żadnej materii biologicznej, która mogłaby zostać przypisana egzystencji SCP-1171. Z bytem można się porozumieć, odpisując mu również na warstwie skondensowanej wody. SCP-1171 to najwidoczniej mieszkaniec innego świata o imieniu Beauremont. Byt twierdzi, że nie jest człowiekiem i jest wobec ludzkości aktywnie wrogi. Obiekt uważa, że doktor to podobna do niego istota. Szczegóły w logach przesłuchań SCP-1171-3 do SCP-1171-14. Ostatni właściciel domostwa, John Beauremont, skarżył się na rzekomą aktywność duchów, co doprowadziło do cywilnego dochodzenia i wreszcie powiadomienia o tym agentów fundacji. Po dochodzeniu dom został zakupiony przez organizację frontową fundacji, a wspomnienia pana Beauremont zmodyfikowano. Log przesłuchania SCP-1171-13. Wracajcie do domów opartych na Wygronauty. Dzień dobry. Jest tam kto? Jestem doktor. Miło mi cię poznać. Jestem Beauremont. Gdzie jesteś? W moim pokoju dziennym. Gdzie jesteś? W innym pokoju dziennym. Elegancko. Jak ty to robisz? Nie wiem. Myślałem, że to twoja robota. Dobrze jest porozmawiać sobie z kimś inteligentnym. Nie ma tam nikogo innego? Głównie zgraja gamet i wielbicieli organizmów na bazie węgla. Mam już dość tej gównianej politycznej poprawności. Gamety? No, wiesz, ludzie. Nie macie ich tam? Nie. Opowiedz mi o ludziach. Są najgorsi. To znaczy, nie zdarzą mnie źle. Nie jestem rasistą ani w tym stylu. W końcu kilkoro moich najlepszych przyjaciół to też ludzie. Ale jeżeli niby są tacy dobrzy jak my, to po co im skóra, co nie? No chyba. A jak ty wyglądasz? Raczej przeciętnie. 7 pici wysokości, brązowy pancerz, zielona bioluminescencja, niebieskie oczy. A ty? Tak samo. Log przesłuchania SCP-1171-16. Doktorze, jesteś tam? Jestem teraz. Jak się masz, Beauremont? No, lepiej. Przegrałem walkę o was z cholernym prymusem. Przykro mi to słyszeć. W porządku, tylko że to boli. Wiesz, jestem lepszy niż jakikolwiek zasysający powietrze worek protoplazmy. Ciężko pracuję, wiesz? Wiem. Przychodzą, zabierają nam pracę. Mówię ci, doktorze. Pewnego dnia matka się przebierze. Nie, żebym namawiał do przemocy, ale taka będzie naturalna kolej rzeczy, jeżeli nic się nie zmieni. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. No pewnie, jak każdy. Chodzi mi o to, że nie mogą zmienić tego, kim są, ale nadal tutaj przybywa. To znaczy, nie mam nic przeciwko temu, by kilkoro z nich było moimi sąsiadami, o ile będą pilnować swoich spraw, ale chyba nie chciałbyś, żeby twoje rodzeństwo się z nimi pobierało? Chyba nie. Log przesłuchania SCP-1171-113. Doktorze, jesteś tam? Wyszedł. Pilnuję jego domu. Kim jesteś? Nazywam się John Doe. Ja jestem człowiekiem. O, nie wiedziałem, że doktor zna jakichś ludzi. Czy to problem? Nie. Na razie znalazł sobie ludzkich przyjaciół. Dobrze wiedzieć, że poznaje nowe osoby. Miło mi to słyszeć. Różnorodność jest prawą życia. Takie mam motto. Jak się masz? Twoja skóra jest ładna i elastyczna. Wnętrzności pełna płynów. Wszystko jest w porządku. Dziękuję. Muszę już iść. Trzymaj się, John Doe. Log przesłuchania SCP-1171-114. Doktorze, jesteś tam? Jestem, Beauremont. Wiesz, że w twoim domu był człowiek? Tak, niedawno się wprowadził. No, pogadałem sobie z nim. Był trochę pyskaty, ale już naprostowałem tok myślenia tej gamety. Rozumiem. Żadnych problemów z jego strony? Nic, z czym nie mogłem się uporać. Trzeba wiedzieć, jak z nimi rozmawiać i tyle. Muszę wiedzieć, kto tu rządzi. Będę pamiętał.